Dobrze panowie, minuta i zaczynamy. Ja wszystkich oglądających uczulam o to i bardzo proszę, że podczas starcia, żeby jednak odsunąć się na taki krok dobry od szlanek, albo nawet na dwa, bo jak sobie zobaczymy, jak długie są te halabardy, no to każdego z nas tutaj jeszcze ta broń może sięgnąć. Drodzy państwo, oczywiście strzeżmy się tej broni, aby nikt z oglądających również nie został kontuzjowany. Sędziowie i kapitanowie drużyn przeliczają właśnie, czy wszyscy zawodnicy są w polu, czy jest 16 w jednej po jednej stronie i 16 po drugiej. W NFS brakuje jeszcze jednego zawodnika. Za chwilkę zamykamy szlanki, więc prosimy o wejście. Sieroty, czy jesteśmy w komplecie? Wojtku, policz tam, czy się wszystko zgadza? Dobra, mamy komplet po jednej i po drugiej stronie, zatem możemy przyjąć, drodzy państwo, zatem kto nie ma aparatów w rękach, może przyklasnąć im, bowiem za chwilkę będzie się działo, oj, będzie się działo, zatem wielkie, wielkie brawa! To tak, drużyny gotowe? Okej, moment. Właśnie przed nami, panowie, poczynajcie, walka! I na razie trwa zmiękczanie przeciwników. Uderzają tak, żeby spowodować wyrwę w szeregach wroga. Jak to na bitwie średniowiecznej, z tyłu od wody. Ci, którzy zabezpieczają rzecze, wbijają i niszczą tych, którzy zakradli się na tyły. Pierwsi zawodnicy już na ziemi, ale walka trwa nadal. Kocioł bitewny, który się zrobił, przypomina prawdziwą bitwę. A my, drodzy państwo, jak nie kręcimy, to bijemy brawo, bo nie trzeba im dodać i odwagi, i siły, żeby mieli dalej chęć do starcia. Środki przygrupowują siły, udało im się połączyć znów jedną grupę i atakują zawzięciem. Niepokorny z fabryki Silesii. No, drodzy państwo, zatrzymujemy walkę, bowiem przewaga. Drodzy państwo, starcie WR2. Walka, panowie, poczynajcie! Już po tym pomarku wobec przeciwnika i wymieniamy broń i wracamy do starcia. Mm-hmm.
I tak, drodzy Państwo, jakiż mamy tutaj stosunek walki, chyba środki po tej ilości czerwoności, którą widzimy. Nie podnoście się, zawodnicy, ci, którzy przegrali, ci, którzy upadli, jeszcze prosimy, żeby pozostali w pozycji klęczącej. Drodzy Państwo, stosunkiem 8 do 0, mając jednocześnie dwa duże punkty, wygrywa łączony skład środki oraz VIP. Wielkie, wielkie brawa! Drodzy Państwo, rozpoczynamy kolejne ze starć. Tym razem Price, Rycerz i ci, których już poznaliśmy w pełni. Niepokorna fabryka Silesii. Tym razem nieco inna strategia. Zawodnicy przekątnej rozłożyli się. Przyjęli nieco swoich przeciwników na swoim polu. I metodycznie przesuwają się do przodu, przesuwają się zawodnicy dalej i dalej, rozrywając tą linię, którą KSW też ustawił. Krzysztofowi dalej, tak, wdarli się. Niepokorna fabryka Silesii wdarła się na tutaj KSW też. Walka rozbiła nam się tym razem na szereg pojedynczych starć. Na pojedynku, jak się wydaje, drobną przewagą niepokornych z fabryki Silesii, ale KS Rycerz jeszcze stoi mocno. Jest. 3-3 chyba. O, i teraz zostały dwie pary, tak. 2-2 chyba. No i pozostali 1-1, drodzy Państwo. Zatem walka nie rozstrzygnęła się teraz jakąś wielką przewagą. Zatem dla tych, którzy jeszcze walczą, wielkie, wielkie brawa! Nie utrzymali się do samego końca. No i teraz 1-1 decydują, która drużyna jest silniejsza. Nieco zamarły na emocje. Mówią teraz siłowanie się. Już nie technika walki, tylko już po prostu siła. Prawdopodobnie zadecyduje o tym, która z drużyn zwycięży. Padają różne okrzyki, które mają pomóc, albo może jakoś doradzić zawodnikom. Wyrwij się, uderz go, nawet ktoś tam krzyknął, ugryź go, także no, widać, że humor wśród oglądających jest i dopisuje. A przypominamy, że jesteśmy ciągle podczas pierwszego starcia. O. Drodzy,
I zakończyło się i to chyba niepokorni, z tego co widzę. Niepokorna fabryka Silesii, chyba to oni, tak mi się wydaje. I zaczynamy i ruszyli, drodzy Państwo, KS Rycerz oraz niepokorna fabryka Silesii. Znów zwarli się w jedną stalową ścianę. No i teraz, kto będzie miał więcej szczęścia, właściwie może siły, tam gdzie ma to poryś, to zwarły i tak, jeden stracony. Tak, drodzy Państwo, niepokorna fabryka Silesii zrobiła podobny numer co w poprzednim starcie, czyli zabiegła na tyły klubu sportowego Rycerz i tak wytrąciła ich z równowagi. A teraz może już tylko metodycznie docinać tych, którzy są zaskoczeni i pozostali gdzieś na tyłach. Wszystko się dzieje tym razem na rożniku. Tym zebrali się rycerze. Oj, a jednak, drodzy Państwo, klub sportowy Rycerz na nogach w większości. I to chyba oni będą zwycięzcą. Czekamy jeszcze na oficjalny wynik. Która z drużyn zwyciężyła? Ale chyba był to klub sportowy Rycerz. Zatem, drodzy Państwo, w drugim starciu to klub sportowy Rycerz okazał się silniejszy. Zatem wielkie brawa dla nich. A my, klub sportowy Rycerz, wychodzi z pewną równowagą. Wychodzą sprawiedliwie. Wtedy i brawa dla nich. Brawa za to, że sprawiedliwością się okazali, honorowo wyszli. W równej ilości, a tam tylko od wody swoje postawili kapitana, który zawiaduje całością starcia. Ale mimo, że w osłabieniu, to wydaje się, że ci, którzy mieli jeszcze siłę, no tą siłą się wykazują i dzielnie mężnie działają. Ja przypominam, że zawodnicy, którzy stracą swoją broń, nie podnoszą jej z ziemi, mogą udać się do swojego pit stopu i tam pobrać nową broń. Broń, która leży na ziemi, jest niepodnoszona, nie podnosimy ją. Jak to im podpowiadają za plecami, zostawiamy dla archeologów. Nie przewracaj się, bo mokry. No, wygrałeś. Dziękuję. I czekamy na wyniki. Wynikiem 3-0 w małych punktach, jednocześnie zwycięzcą całego wielkiego naszego pojedynku, zostaje klub sportowy Rycerz. I brawa dla nich! I do was, drodzy Państwo, i wielkie brawa! Zaczynamy. Klub sportowy Rycerz i połączone zawodniki Sierotek i Wimu. Trzymaj to gizmo na drugi lobus, tak!
Dobra, jeszcze raz! Lutuj, lutuj! Trzymaj go, blisko! Tak, drodzy Państwo, czerwieni się w polu, dużo tych zawodników w czerwonych szatach, zatem już wiemy, że wygrały środki oraz WIM, ale jakim stosunkiem punktowym tego jeszcze? Do zera wygrywają środki i WIM, wielkie brawa! Ale to dopiero pierwszy krok. Zaczynamy starcie. No zobaczymy, czy decydujące. Jeżeli zwyciężą środki i WIM, no to uda im się zgromadzić dwa potrzebne punkty. Wylot mocnie! Środki! Zadzianie! Wylot! Wylot! Starczy go! Trzymaj go! Oj, drodzy Państwo, chyba już tylko wielkie szczęście musiałoby uratować drużynę KSR, ale tak, już wiemy. Już wiemy, że zwycięzcą tego starcia zostają środki oraz WIM, ale nie wiemy jeszcze jakim stosunkiem punktowym, ale należą mi się rzeczywiście duże.